Już niebawem szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Oświęcimski będą korzystały z nowego oprogramowania do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Wdrożenie nowego systemu ma zapewnić lepsze i sprawniejsze działanie podmiotów oświatowych. Budżet powiatu praktycznie blisko 50% to oświata. Stąd też konieczność takiego dość precyzyjnego określenia tych wydatków i kontroli poprzez stosowanie tych narzędzi informatycznych, które są obecnie dostępne na rynku i które są w chwili obecnej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi służącymi do tego celu. Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu pojawiły się jednak głosy sprzeciwu wobec restrukturyzacji systemu. Lecz nie chodzi o samo oprogramowanie, które ma zostać wprowadzone, ale o czas, w którym szkoły będą musiały wdrożyć nowe rozwiązania. Największe kontrowersje budzi przede wszystkim forma i termin wprowadzenia nowego programu Krakwinu, ponieważ w gminie Kęty okres wdrażania był w granicach roku. Natomiast tutaj dyrektorzy, mając w tej chwili przygotowanie do matur, muszą przygotować programy, projekty organizacyjne według nowych zasad. No i niestety nie jest to wcale łatwe, co przerabiałam sama w praktyce i w tej chwili robię to dalej. Natomiast jest to do opanowania, ale nie w tak krótkim terminie. To są niestety, ale chybione uwagi z tego względu, że nie ma takiego momentu w roku szkolnym, który byłby adekwatny do tego, żeby właśnie wtedy wprowadzać jakiekolwiek zmiany, ponieważ cały czas są matury, są egzaminy, jest początek roku, w związku z tym każda pora okazałaby się, że jest niewłaściwa, bo można by było coś wymyślić. Dyrekcje szkół są naprawdę świetnie zorganizowane, radzą sobie z takim oprogramowaniem i wszystko przebiegło w sposób prawidłowy. Mieliśmy czas i na wdrożenie całego systemu i na przygotowanie arkuszy. Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez powiat mogą liczyć na wsparcie i pomoc techniczną ze strony zarówno producenta oprogramowania, jak i starostwa powiatowego w Oświęcimiu.